Halo, dzień dobry, czy pan Piotr? Tak, powoda. Weź mi z tą wkrętarką odejść. Wiesiek Drzymała z tej strony, tu dzwonię z kolegą Ryśkiem. Poczekaj chwilę, nie, tu, przepraszam, bo tu mamy wykończeniówkę robimy od rana. Wie pan co? Dzwonimy, bo nas Krzysiek poprosił, ten co u pana dom ma stawiać. No. Wie pan co, on poprosił, żebyśmy zadzwonili, bo on to się boi, bo już raz chyba u pana tam nawalił, nie było go. No. Rozchorował się chłopak. Niestety nie dojedzie dzisiaj. No, znowu się rozchorował. Wie pan co, i katar ma, i kicha, i ma kaszel, i jeszcze ma biegunkę do tego. To wie pan, jakie to niebezpieczne połączenie. On się leczył wczoraj, ale mu nie poszło. On się kichnąć boi. No, leczył się wczoraj z nami, ale nie wyszło. Zresztą mnie też trochę wzięło już, jak pan słyszy. A to wy co robicie tam u Krzyśka? Tak, robimy tam. Znaczy w sumie nie, my jesteśmy kolegami z branży, po prostu czasem robimy razem, ale ogólnie oddzielna firma. I on poprosił nas, żebyśmy do pana zadzwonili, bo on się boi po prostu, żeby pan go tam nie ochrzanił za to, że kolejny raz nawalił, bo to dom miał budować i stoi robota, ale tak to z fachowcami jest. I wie pan co, on jeszcze tak nam gadał wczoraj, jak tam trochę popiliśmy, że on chyba tą robotę to, nie wiem czy powinien mówić, może nie mówić. Bo co on mówił, że on chyba to rzuci tą robotę u pana, bo on jakąś lepszą znalazł i u pana to się nie opłaca robić. Mówił, że kasa mała, ale kasa nam nie mała. Przeszkadza, my możemy wziąć za te same pieniądze. Dokładnie. Co? Możemy panu zrobić za niego. Jak on by to rzucił. Aha. A tak między nami to i tak z niego... Kiepski taki... jest fachowiec z niego. Dupa nie fachowiec, powiem tak. Krzywe ściany zostawia. Lepiej, żeby panu nie robił, to lepiej, żeby panu rzucił, bo już tam się sądzi z paroma osobami. To pan wiedział? Pan nie. No bo nawalił po prostu... Zaliczki w jednym miejscu bierze, to robotę rzucił się, całkiem, tak. W drugim to ściany tak krzywe, że po prostu no masakra. Ale spokojnie, my to zrobimy za niego. Ale my byśmy postawili panu. Moglibyśmy podpisać umowę, wziąć za niego. Aha. To co, to możemy jakoś podjechać, czy? To wie pan co? Może pan podjechać dzisiaj do mnie? No zobaczymy, co tam jest i postawimy panu dom. A tam już jest co? Jest bloczek postawiony, fundament? Tam jest zrobiony? Co tam jest zrobione? Wylany fundament. To się dogadamy, będzie miał pan taki ładny dom. A ile tam w ogóle metrów tego domu? 160. O, to kawał chałupy. Ale to nie problem. Nie, no dobra, to się jakoś tam dogadamy, tylko że wie pan co, no będziemy musieli chyba projekt zmienić, bo my to tylko drewniane stawiamy. A to nie, drewniane z Bali. To nie może być. No ale jak, no ale dobre, modne teraz. Lepsze, są. Zdrowsze są. Nie może być. Ciepło lepiej trzymają, ekologiczne są. Dobre domy są drewniane. Zmieni pan projekt, będzie pan zadowolony, zobaczy pan. Drewniane ładniejsze. Zobaczymy, a co on tam wam jeszcze gadał? No nie za bardzo mu ta robota coś pasuje, no nie wiem, czy on w cuk znowu wleciał jakiś, czy co, no nie chce mu nie się... Nie pierwszy raz mu się zdarzyło. A który fachowiec nie pije? Oprócz nas. Nie chory, tylko pije. A czy nie, naprawdę się rozchorował. Podobno alkoholist to też choroba. Ale próbował się wyleczyć, no wie pan, flaszką, ale nie wyszło chyba, no za bardzo. Aha. My to po wczorajszym jeszcze suszy. Dobra, no zobaczymy. No. To której do pana przyjechać? Ale to coś, jak mi drewniany, ja drewnianego to ja nie chcę, mam projekt kupiony. A co pan się boi? No, ale to sprzedamy ten projekt, kupimy nowy. Dokładnie. Mamy parę takich, ten to dogadamy. Nie będzie się. To, wrzucimy w nasze koszty, odejmiemy panu ten projekt nowy. Rabat będzie. Wie pan co, drewnianego domu ja nie chcę stawiać. I flaszkę Rysiek postawimy jeszcze. O, co? Ja, tak jest. No, do tego. Dogadamy się, zobaczy pan. Jak panu pokażemy nasze budowy, zdjęcia, jakie zrobiliśmy domy, no to pan zmieni zdanie. Dobrze, i proszę ucałować jeszcze ten żonę Kingę. Koniecznie. I włączyć Radio Rekord, bo właśnie jesteśmy na antenie Radia Rekord, a to jest taka delikatna wkrętka. A Krzysiek pewnie przyjedzie. Nie jest chory, nic tam nie wiadomo na ten temat. Tak? Dom będzie postawiony. Tak. Dom musi stanąć w końcu i mamy nadzieję, że Krzysiek się pojawi, może nawet dzisiaj. Nie znamy Krzysia, absolutnie to jest typowo wkrętka. Taki żarcik z naszej strony. Dziękuję. Chyba nadal nie dowierzasz, co, Piotrze? I nic, co o panu Krzyśku mówiliśmy, nie jest prawdą. No, czy my nie wiemy, nie znamy pana Krzyśka. No, halo? Halo, jesteśmy. No, masakra. Dobra, podziękuj Piotrze żonie Kindze, bo to ona wymyśliła, żeby cię wkręcić, żeby cię obudzić. I my zadzwoniliśmy, zrobiliśmy resztę całą. To wszystkiego dobrego, udanego dnia i do pracy chyba lecisz, co? Tak. No to trzymaj się dzielnie, na razie. Pozdrawiamy. I pamiętaj, Radio Rekord włączone. Dziękuję.